moi drodzy, witam serdecznie. Humorek już jest trochę lepszy. Jesteśmy na Palionowicach, moi mini. Tak, ja już coraz tutaj większe siły odzyskuję, przyjaciele. Coraz lepiej się czuję, także może niedługo wrócę do Toyta, pogadać z nimi i tak dalej. Także zobaczymy co to będzie. Sprawdzimy. Okej, widzowie, no pewnie jakieś nowe informacje od Hakera będą na tablicy. Ale to zaraz się dowiemy, zaraz sprawdzimy. Pokażę wam mniej więcej jak naprawiłem miasteczko. W sensie mniej więcej coś tam ponaprawiałem. Może nie tutaj, bo tutaj to jest nadal Armageddon. Ale pokażę wam w miasteczku, co się stało. Widzowie, oczywiście łapeczkę zostawiajcie, subskrybujcie kanał. No dzisiaj jeszcze będziemy sami, ale zobaczymy, co w ogóle haker tam pisze. No ja w końcu będę chciał się spotkać z Toytem i walczyć razem z nim. Ja nie chcę go zostawiać, no tylko tego nie pozbierałem, ale już ten dywan na razie olać. Naprawiłem tam gdzieniegdzie dróżkę. Coś tam. Prawie windę naprawiłem, jeszcze nie do końca, ale prawie. O, tutaj jak widzicie, że jest naprawione. Tutaj. Tu dałem wszędzie. Nie wiem, co tu robi. O, to jest dywanie. Tu dałem wszędzie drewno, już nie ma czerwonej wełny. Wszędzie jest drewienko jako droga. Drewienko. Tu też jest drewienko. Ten budynek zniszczyłem, bo już był i tak zniszczony. Tutaj w tym budynku naprawiłem w miarę podłogę, w sensie tą dziurę. I tutaj naprawiłem tą windę. Tak, no dobra, no tutaj w sumie ten budynek jeszcze ma jakieś giga dziury, no ale nie starczyło mi czasu, jest to naprawdę dużo roboty. Tutaj też są te dziury jeszcze, ale ważne, że podłoga chociaż jest naprawiona, że podłoga już jest. Tu rozwaliłem ten budynek. I co dalej? Tutaj też, a tu chodnik i ten budynek też jeden rozwaliłem, bo tak już był. O, są nowe informacje, tak jak mówiłem. Ten budynek i tak jest zniszczony, tutaj możemy skopać to. Ja mieszkam teraz tam na dole w sumie, nie? Tam, to już wiecie, kto oglądał, ten wie. Dobrze, przyjaciele, sprawdźmy, co haker od nas chce, bo nie mam pojęcia, więc przeczytajmy to, co... O, te drzewko jeszcze zniszczyłem, tak, te drzewko i tu tą drogę naprawiłem jako drewno. I wygląda, wydaje mi się, że już w miarę git ta wiocha, w sensie no, w miarę git. No zawsze widać, że jest coś porobione chociaż. Okej, o kurde, ale dużo tych informacji, jaka jest skrzynka? Z TNT? Dobra, nie wiem, co on chce ode mnie. Sprawdźmy, ale TNT mnie troszkę przeraża. Cześć, haker! Uśmieszki. Przykro mi z powodu twoich przyjaciół, wiem, że się pokłóciliście. Jednak przychodzę do ciebie z propozycją. Jezus, propozycja od hakera. Czyż to pewnie jest najgorsze, co może być. A, sojusz! Że ja mam mieć sojusz z hakerem. Sojusz, nie będę miał z tobą, przyjacielu. Nie wiem, czy to słyszysz, czy nie. Ale chociaż nie, mówmy, widzę. Tak, będziemy mieli sojusz. Będę miał z tobą sojusz, haker. Będę miał z tobą sojusz. Nie wiem, czy mnie słyszysz. Tak, zgadzam się na sojusz z tobą, widzowie. Ale możemy go jakoś potem podpuścić, czy coś, że wiecie, mam sojusz. Dobra, na razie przekminimy temat. Będę mógł całe Palionowice zmienić na zielono. Całe Palionowice nie musiałbym zmieniać? Jak? Jakim cudem? Jak ty byś to zrobił? Dałbyś radę? Kurde, może się dogadamy z nim jakoś, widzowie. Ej, dogadamy się. Nie, muszę, jakoś to ugram, że on zmieni całe Palionowice, ale potem go jakoś oszukam. Dobra, to może być złe, ale i dobre, okej. Całe Palionowice zmienić na zielone jak dawniej, wspierać ciebie, lecz wiedz, że będziesz musiał, no wiadomo, że są dwie strony medalu. Wiedz, że będziesz musiał mi pomóc, przejąć totalnie Wojanowice, ej, zabić wszystkich członków tego miasta. No dobra, powaliło cię totalnie, haker, nie? Znaczy, zrobimy to, haker, zrobimy to na 100%, więc nie zrobimy tego, spokojnie. Nie martwcie się, nie powaliło mnie aż tak. To jest w ogóle przesada. Okej, nie ma co. O nie, noc się robi, dobra. Zachód słońca? Czy wschód? Czekaj. To jest księżyc. Tak, to jest zachód słońca, pięknie. Podam ci kolejne informacje o Wojanowicach, ale dopiero jak wysadzisz parę przez ciebie wybranych budynków z Palionowic. To po co ja je niszczyłem niektóre? I tak są czerwone, to dla ciebie chyba nie problem. No dobra, są czerwone, ale mówisz mi, że możesz mnie zmienić na zielone. To już jest coś innego. To już jest coś innego. Także no, że tak to wygląda. No dobra, weźmy te TNT. Jak za darmo to biorę. To zniszczymy te wszystkie tabliczki. Tylko ja nie wiem kiedy, bo jak zniszczę, to mi da informację. No to pewnie na drugi dzień. Coś tam zniszczymy, dobra, pokminimy w ogóle jaki budynek. Też nie chcę tam, żeby coś. Ten budynek jest totalnie bez sensu, widzowie. Tutaj były te zwierzątka, ale lisy mi i tak pouciekały, także ten budynek jest bez sensu, ale nie wiem czy TNT będę wysadzał. To wysadzi mi wszystko obok, no dobra. Tak żebym zużył troszkę chociaż, nie? Okej.
Błagam, żeby mi nic nie zniszczyło tutaj, please. O, idealnie. Mały zombie, co ty tu robisz? Mały zombie. Jak się wspina? A tu się wsypa. No co jest zgrane? Spadłeś? A co za lamus. Ale mały lamus, patrz. Jak biegnie. Znowu spadł. A ty nie myślisz, zombie. Pa. Aj, myk, dobra. Dobra, widzowie, działajmy dalej. Okej, okay, czyli to. A no, to jest niby niewysadzone nadal. No to walniemy jeszcze tutaj fajerwerem jedną, żeby coś tam skorzystać. I w sumie zaraz podpalimy tę ramę po prostu, ale mnie walnęło. To podpalamy. Dobra. Tylko będę musiał pilnować tego, żeby nie podpaliło lasu też, nie? Kurde, no. Podpalę z 2-3 budynki max. No powiedział, że parę. No to to. Czy można parę nazwać 2? Parę. No chyba 3 to jest parę bardziej. Żeby mnie nie podpaliło tej choiny tu, nie? Jak będzie się palić choina, widzowie, to gasimy. Ale choina, choina, żadna się... O nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie! Szybko! Szybko! Nie, 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 zaraz zginę, zaraz zginę, zaraz zginę. Przestań się palić. Kurde, choinka mi zaczęła płonąć. To jest tak piękna choinka. Dobra, dobra, dobra. Choinka! Choinka! Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. O nie, dobra, dobra, uratowane. Dobra, zaraz już to walimy normalnie sami, bo widzę, że dużo problematyki tutaj sprawia nam to. Dobra. Rozwalony pierwszy budynek. Tak jak haker chciał, tak zrobiliśmy. Pierwszy budynek jest rozwalony. Okej. Jezu, jak on by mi zmienił całe polianowice na zielono. Ale by to było piękne. Ale by to było piękne. Dobra, tu jest tak. Kolejny budynek. Czy to mogę nazwać budynkiem? O, ten budynek. Czy to jest tak brzydkie? Rozwalamy go. Totalnie, widzowie. Czekaj. Ten budynek jest, to będzie drugi. Ale to jest też trzeci w sumie. One wszystkie są takie. Chociaż to drzewa będzie można potem zasadzić to. I w te drzewa. Dobra. Ciach. 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 Mam nadzieję, że gdzieś te TNT. Już powinienem po kolei to wysadzić. Ale trudno. Zabawa pełną parą, widzowie. One się przesuwają, te TNT. O kurde. O kurde. Ej, ale ładnie wysadziło. O, te drzewa troszkę ucierpiało, nie? Ale bardzo ładnie wysadziło. Dobra, robimy tak. Weźmy to do góry. Zaznamy jeszcze to. Nie wiem, czy to można uznać. To jest jako chyba budynek. Mogę to uznać jako budynek? Dobra, spadam, bo mnie zabije. O nie! To jest mój? Nie, to nie jest mój osioł. Już myślałem. Boże, idź stąd. Idź, 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 idź. Nie mam jedzenia dla ciebie. Marchewkę byś zjadł? Nie chcesz. No to nie, jak nie, to nie. Chciałem cię ratować. A tak to zostaniesz wysadzony razem z tym budynkiem, osiołku. Przykro mi. No chciałem cię uratować, ale no. Ale przeszkadzasz mi, no. Hopla, leci. Dobra, osiołek żyje. O kurde! Dobra, no to drzewo też jest do kasacji. To w sumie spalimy, no. Co się będziemy, nie? Przestań się palić. Przestań się palić. Te drzewo jakoś oberwało? Chyba nie, dobra. Dobra, to już podpalimy. Tylko nie, bo nie mogę tego tak podpalać. Czemu tu jest tyle lodu? Dobra, to nie wywalamy. Chociaż tyle lodu, no bo tu jest zima może, co? Ale to ten lód się sam robi, nie. Dobra, to podpalimy. To dobra, to już wyrzeźbimy rączką. Myk, myk, tą końcówkę. Coś tu jest jeszcze, tu. Lekkie dziury się porobiły, ale ja to ogarnę, widzowie. Mamy zniszczone 2,5 budynku w sumie, no, tak naprawdę. Nie wiem, czy to może zaliczyć mi jako ten. Dobra, to już jest wszystko zniszczone, widzowie. Wszyściutko. Dobra, myk, myk. Dobra, zniszczę to już ręcznie, nie będę to się bawić. Troszkę, nie wiem, po co mi dwa staki TNT dał, chyba myślę, że wysadzę cały ten. Mam wysadzić bez przesady. Kurde, nie dosięgę tam. Przestań do mnie Jezus, nie wytrzymam. Nie, zaczęło padać. Pada śnieg. Pada śnieg, no nie wiem, jakiś tam. Dobra, czemu jest zima? Okej, okay, no to tu rozwaliliśmy te budynki. No nie będę w nic więcej rozwalał, widzowie. Ja rozwaliłem co miałem. Ja idę teraz się położyć, pójdę spać i zobaczymy, widzowie, co przyniesie jutro. W sensie, no jak informacje dostanę, czy poprawną, czy nie. Dobrze, widzowie, obudziłem się.
Czy ja mam jakieś plony, jedzenie mamy? Ja, jedzenie jeszcze mamy, to jeszcze chillerka. Co tu robi kot? Już z moich plonów, wara, idź, idź. Dobra, musimy wypłynąć. Dobra, sprawdźmy, czy haker zostawił jakąś wiadomość, sprawdźmy. Jak nie, to oznacza, że zniszczyłem za mało i musimy doniszczyć w ogóle te TNT modem do skrzynki, żeby być jeszcze milszym, żeby... Kurde, błagam, zaraz... Płyń! Proszę. Zginę? Błagam. Ja nie mogę, jak blisko. Jak ciężko wypłynąć. Co jest grane. Dobra. Ale parcie, posłuchaliśmy się go. Ja mam nadzieję, że mi palionowice znalazłem. O, jest informacja. Szukaj takiej samej tablicy, tylko troszkę mniejszej na krańcach palionowic. Takiej tablicy, tylko mniejszej na krańcach palionowic. Ja mam elitę, to będę elitrą, to. Zostawimy wiadomość. Okej. A bo go... No chodźmy na razie poszukać tego, co mamy. Nie będziemy tutaj kombinować. Dobra, na krańcach palionowa, czyli po prostu na jakby... Na granicach, no tam chyba już nie ma palionowa, przynajmniej tak, takie jest moje zdanie, także tak powinno być. O, chodźmy. Coś... tablicy, czyli czerwono-zielonej rzeczy mam szukać po prostu. Czerwono-zielonej rzeczy. Gdzie ja to mogę znaleźć? Już czerwono-zielono... na krańcach. To jest to? Tam jest też coś. Ej, tam też jest coś. Ale to jest tamta tablica, to jest chyba coś starego. Tak, to jest coś starego, to jest na 100% to. Na 100%. Tak, są jakieś, patrzcie, tabliczki są. Czy to jest stare? Dotarłeś, wpłyń w dół. Wpłyń w dół? Tam coś jest. Okej. Jest jak mroczny, Boże. Ała, ja nic nie widzę. Co tam jest? Jest jakieś informacje. Nie, no ja jestem przerażony. Bo są informacje znowu o Wojanowiczanach. Ja nie mam pojęcia, co tam jest napisane. Chcesz ze mną sojusz? Napisz to na głównej tablicy. Haker chce sojusz. Aha, okej. No dobra. No dobra, niech będzie, nie? Wojan już planuje na Wojanowicach. Czekaj. Wojan już planuje na Wojanowicach. Wyrzuć sen... Jak to mam czytać? Chcę zniszczyć... Nie no, tutaj. Na Wojanowicach wyrzucenie wszystkich członków, bo się boi. I chcę zacząć wszystko od nowa, przykre. Nie wiem, coś te informacje widzę mi coraz bardziej... Wojtek właśnie najmniej się bał ze wszystkich. Coś mi śmierdzą te informacje. Nubek już nigdy nie wróci, powiedział, że zostanie na zawsze w Nubkowicach. Kati, nie chce cię znać, co planujesz z tym zrobić. Dobra, to już mi bardziej logicznie brzmi, ale to... To jest dla mnie... W to nie wierzę. Kurde. Co mu napisać teraz? Haker chce sojusz? Jezus, to jest... Czy mam tabliczki? Jezus, nie wiem! Znaczy, nie, że się zastanawiam nad tym, czy chcę sojusz z hakerem, tylko myślę, jak to ugrać, żeby coś skorzystać na tym. Nie, że na przykład całe palionowice by odmienił na zielono po prostu. Chociaż no, lubi mój kolor. Kurde, jak stąd wyjść teraz? Lubi mój kolor, nie ma co, lubi. Bardzo lubi wręcz. Wiecie co? Ja mu dam po prostu znać jeszcze. Ja mu dam znać, czy ja z nim chcę sojusz, czy ten. Bo to będzie sojusz pod przykrywką, nie? Że taki... No wiecie o co? Nie chcę tego na głos też mówić, żeby nie było. Będę to szeptał. Dobra, chodźmy. Napiszemy mu wiadomość, że... Muszę się jeszcze zastanowić, widzowie. Musimy się jeszcze zastanowić, czy chcemy. Potrzebujemy więcej czasu. Coś takiego mu napiszę i wydaje mi się, że... Widzowie, teraz to dopiero zobaczyłem. Ja nie wiem, czy haker mi coś z kamerką zrobił. Widzieliście? On zatrzymał mnie w jednej pozycji, a normalnie wszystko mi działało. Co jest grane? Dobra, jestem coraz bardziej przerażony, że ja nawet nagrywam film i haker manipuluje moją kamerką. Czy on wszystko miał podgląd teraz przez to, że... Nie, dobra, coraz bardziej jestem przerażony, widzowie. Na filmie nie będzie kamerki praktycznie cały czas. Haker, dlaczego mi robisz nawet w ten sposób? Dobra, piszę mu. Haker... Potrzebuję jeszcze troszkę czasu na zastanowienie się nad tym sojuszem. Mogę jeszcze troszkę czasu? On mi wyłączył kamerkę! Ja to wszystko słyszał. Jezu, mam nadzieję, że nie, widzowie. Się coraz dziwniej robi. Przyjaciele, zostawiajcie łapę do góry, subskrybujcie kanał, widzimy się jutro. I na razie, cho.